Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego odcinka w serii Zagrajmy w Cyberpunk. Tam już słyszałam chyba Jackiego, dlatego szybko go wyłączyłam, ponieważ zanim zaczniemy misję, chciałam sobie ulepszyć dwa atrybuty, którymi będzie właściwie refleks i inteligencja. Nadane, że mnie tutaj interesują. Plus były dwa atuty do rozwinięcia, a nimi w moim wypadku miały być, już wam pokażę co. W refleksie chciałam celowanie z karabinu o 10% i bodajże to było w budowie ciała. Tak, życie odrobinę. O, zawsze się przyda. Co do ekwipunku, tak wyglądamy. Mamy pistol, mamy strzelbę i mamy karabin. Będziemy nimi strzelać na zmianę. Chociaż nie ukrywam, że moim ulubionym zazwyczaj są pistolety. Są najwygodniejsze i najprostsze do celowania, zwłaszcza z ukrycia albo gdzieś, więc pewnie tym będę grać najwięcej, ale postaram się mieszać te zabawy. I tak to by tutaj wyglądało. Czekajcie tylko, co tam na cyberdecku mamy. Nie mam takich umiejętności, nie mam tylu punktów jeszcze, dlatego zostaniemy przy standardowych. Tak jest, koszt 3, koszt 4, więcej nie posiadam, dobra. Vas a enterar mañana. ¿Ślepa jesteś? Yo también te quiero, ma. Czekałem na ciebie. No hej, hej. Co słychać u pani Wells? Martwi się o mnie. Wiesz, jak jest. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. Jaki nóż. Właśnie. A propos, jeżeli będą opcje dialogowe nomadów i nie będą się one jakoś specjalnie odróżniać od tego, co bym chciała powiedzieć, to będziemy je jak najczęściej wybierać, żeby sprawić, żeby rozgrywka była dosyć wyjątkowa. Plus, gramy jeszcze na konsoli, póki nam to zacznie się cała opcja dialogowa i cutscenki. Pracuję jeszcze nad komputerem, ale mam nadzieję, że już niedługo. Afterlife. Sława tego miejsca daleko sięga. To znaczy? Parę klanów właśnie tutaj przyklepało największe kontrakty. No pewnie. W całym Night City nie znajdziesz lepszej miejscówki. Ale to byśmy zdeptał. Idziemy? Chodźmy. Wierzysz, że tu była kiedyś kostnica? Tak, nie wiedziałam. Serio? Ale to było dawno temu. Jak jeszcze porządny pochówek coś znaczył. No okej. Okay. A, i dzisiaj to będzie niestety tylko jeden odcinek. A wy to niby kto? A, zróbmy tak. Jestem V. A to Jackie Wells. I to ma mi coś mówić? Niebawem będzie. My do Dexa. Yo, Dex. Jest tu jakaś dwójka, mówią, że do ciebie. A? No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie. Tak zrobimy, amigo. Skok na głęboką wodę. O tak. Czekaj, tu coś leży. Słyszysz? Piękna sprawa. Jak tętno. Do gdzie, kurwa? No. Wyszedł nas na miasto. Wiesz, nas lękano. Nie mogę podnieść. Hej, oczy na mnie. A tu? Hej, siadaj, zaraz was obsłużę. Już tylko chciałam to. To ma być. No dobra. Innym razem. Wyobrażasz sobie Susan Forrest, Boa Boa, może nawet Morgan Blackhead. Siadali na tych samych stołkach i patrzyli na ten sam bar. No, teraz nasza kolej. A widzisz tamtą babkę? To Rogue. Najlepsza fikserka w mieście. A to nie Dex jest najlepszy? Rogue ustawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla was?
Ty wybieraj. Tequila Old Fashioned. Z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. Właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłam. To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Załóżmy, że chciałabym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Robi się. Ach, piękna tradycja. Za skok życia, za piękną przyszłość. Za piękną przyszłość. Przejdźmy do legendy. Właśnie. Wysokie wpisowe. Wszyscy umrzemy, ale nie każdy zostanie zapamiętany. W każdym razie ja jestem Jackie Wells. I przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Jasne. Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze, miłość. Zapamiętam. Słyszałam, że jesteście nowym nabytkiem Dexa. Po prostu robimy interesy. Dexter czeka. Dexter często tu bywa? Właściwie to wrócił po długiej nieobecności. Prawie 2 lata go nie widzieliśmy. Stare kocury chodzą swoimi ścieżkami. Gdziekolwiek był, troszkę stracił na wadze. Może nie dowozili tam pizzy. Skąd o tym wiesz? To część mojej pracy. Zresztą, jak myślisz, skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Z plotek na twój temat. No dobra, oczywiście miłość, widać, że nam alkohol trochę uderzył, ale szybko zeszło, więc... Tak, też mi się tu podoba, ale mamy spotkanie. Musimy potrenować. Idzie. Powodzenia. Dzięki. Idę. Ło! Duży jesteś. Trenujesz? Ja też, boks. A ty co, jakaś egzotyka? Kempo? Ninjitsu? Tak. Myślisz, że dałbyś mi radę? Tutaj. Co za gość. Nie bardzo ma ochotę z nami rozmawiać. To co, chodzimy? O. Wiem, że tu pewnie można coś pozbierać, ale mam nadzieję, że wrócimy tu w przyszłości. Tak, Excelsio. Gotówka, jak zwykle. Ja muszę kończyć. Jest i pan na wii. No, to rodzinka w komplecie. Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. Okej. Okay. A tutaj, dobra. Halo. No dobrze. Zapraszam. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Ta. Nabiliśmy punkty u tego u góry. Fajna loża. Dziękoszczelna? Jackie. Pan Welsh ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do panny V. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Może nie będziemy mu zdradzać wszystkich rzeczy od razu. Bardzo dobrze. Pokazała mi wnętrza Compeki Plaza na nieobrobionym braindance'ie. D-Bug już mnie wprowadziła. Czyli wiesz, kto jest celem? Syn cesarza. Yorinobu Arasaka. Ta, facet z wielkim nazwiskiem i małymi możliwościami. Przyjaciel Evelyn Parker. Chciała się tylko przywitać, czy jest coś więcej? No dobra, spróbujmy tutaj.
ale nie będziemy mówić mu za dużo rzeczy. Ta Parker, sama nie wiem, jest w niej coś dziwnego. Z jednej strony ma dojścia do Yorinobu Arasaki, z drugiej całkiem dobrze ją znają w Lizis. Też mnie to zaskoczyło. Wszyscy potrafimy tu dodać 2 do 2. A skoro wynik tego równania to 5, to znak, że coś nam umyka. Ale właśnie od tego macie fiksera. Jeśli nie wiadomo, spróbuje nas kopnąć w dupę. Moja jest duża i twarda. Coś jeszcze? Tyle. Po prostu chciała mnie poznać, to wszystko. Po prostu chciała cię poznać. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Delamain zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą T-Bag hakujecie systemy hotelu. Z pomocą T-Bag oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Yorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi. I najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć T-Bag na słuchawce. A teraz pytania. Jak wejdziemy do penthouse'u? Yorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netrunner w Konpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli, żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, T-Bag to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą unieszkodliwicie netrunnera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta, ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś? No w sumie, oba pytania będziemy zadawać, oczywiście jeszcze. Intryguje mnie ten błyszczący tam. Panowie... Pomówmy o wejściu do Konpeki. Jaką mamy przykrywkę? Ty jesteś Ramon Victorino. A ty Hannah Conwell. A jaki jest cel wizyty państwa Conwell i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Arasaki Hajime Takim. Jeszcze coś? Delamain nas zawozi? Najbardziej ekskluzywne taksówki w mieście? Nieźle. Współpracuję tylko z najlepszymi. A Delamain nigdy nie zawodzi. Może dlatego, że to jest jedyna korporacja prowadzona przez sztuczną inteligencję. Nie zadaje zbędnych pytań. I nikt nie wie, jak udaje mu się za każdym razem odnawiać licencję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Delamain przywiezie was tu z powrotem. A jeśli coś się posypie, zawiezie was do bezpiecznej kryjówki. Czyli gdzie? Do Notel Motelu. To dyskretne miejsce, gdzie będzie można przemyśleć, co dalej. Ale wierzę, że nie będzie takiej potrzeby. Jeszcze coś? Ja nie mam więcej pytań. Świetnie. A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Ze świeżakami nie negocjuję. Odpalam im 30% do podziału. To za mało. Każdy ma w tej akcji swoją rolę i swoje ryzyko. Tak wyceniam wasz wkład. Też myślę, że za nisko. Nie za nisko? To my załatwiliśmy Flatheada, to my wyciągnęliśmy Intel z Braindance'u. I to my włazimy do hotelu pełnego Arasaków, żeby zajebać biochip z pokoju syna szefa. Tak, ale to ja wam daję netradera, sprzęt oraz kuloodporny plan. Naprawdę chcecie się targować? No pewnie, że tak. Jackie ma rację. Zasługujemy na więcej niż 30%. Dobrze. 35 i to jest moje ostatnie słowo. W takim razie, moje też.
Dawno nikt się ze mną nie targował. To nawet zabawne. Ostatnia rzecz. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada wniesiecie w walizce. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Bug. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To już zależy od pani Evelyn Parker. Ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho, nie wychylać się, nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Delamain czeka przed Afterlife. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. A ty co myślisz o planie? Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na Kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. Prześlij mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości. Bez urazy. Spoko. Długo się znacie z Dexterem? A co? Wiesz, różnie mówią na mieście. Marek Aureliusz powiedział, wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. Teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z Dexem dogadujecie. Wszystko jest jasne. No to do roboty. To co, jedziemy? Czy masz coś jeszcze? No to tutaj jeszcze. Muszę coś jeszcze załatwić przed akcją. Jasne. To spotkamy się przy Delamainie. Pozwól, że to tylko podniosę. W sumie możemy iść. Tylko nie zapomnij się przebrać. Założę. Okej. Pojazd sieci Delamain czeka pod wskazanym adresem. To tutaj? Najpierw przechodzi zderzenie z rzeczywistością, potem zderzenie z przyszłością. A, za każdym razem, gdy pieniądz zmienia ręce, twoje prawdziwe ja ginie. Idź, mój drogi, idź. Musimy się przebrać. Daleko mi się w ogóle będziemy musieli spotkać? Ja bym tak szła za nim zobaczyć, co zrobi. Czy zniknie, czy wsiądzie do fury. Serio myślałeś, że najlepszą z tych filmów jak nie pracowałem? Następnego dnia nikt nie odebrał ode mnie telefonu. Jakbym umarł, odcięła mnie. Popielniczka, a tam. Gdzie to różnica? Przejdę się tylko odrobinkę zobaczyć co i jak. Można nawet za bagna upartego wejść. No to uważaj jak chodzisz. Czy tam stoisz? Idzie się. Dobra, ci dalej tu siedzą, a ja chciałam to podnieść. Jak wyjeżdżałem, to był wielki nas budowy. No gdzie? No gdzie kurwa? No, spokojnie. Jaka agresja i w ogóle. Czy się tu przejdziemy na chwilkę? O! Koniecznie chcę zebrać te rzeczy. Nie, to. O! Utknąłem! No. Fajnie by było, żeby te teksty i rzeczy pokazywały się dosyć z większej odległości, żeby można było do nich podejść. Dobra. Nie widzę nic super ciekawego tutaj. Kurczę, ale to jest wielkie. Ach, tu jeszcze są. Pytanie, czy jeżeli czegoś nie podniosę tutaj, to czy ten sam tekst, ten sam, ta sama drzazga może pojawić się gdzieś indziej ogólnie? W jakimś zupełnie innym miejscu. To by było całkiem ciekawe. Pizda z domu dała na mnie kompletne info. No. Z tego, że wiem jaki mają sprzęt, kiedy nie wiem, ilu ich tam kurwa jest. Załóż garnitur. Szam zawsze przenosi nam szczęście. Łazienki. To nie, Szam? No, uważaj, by ci odpowiedź. A, to do lustra, dobra. Poślemy tam drony, żeby się nie okazało, że się pchamy jak śliwka w kufle. To lepiej nie. Buciorki. Właśnie, w takich miejscach naprawdę można znaleźć parę fajnych rzeczy. Nie mogę sobie z nim porozmawiać. Strefa bezpieczna, to fajnie, dobra.
Czy mamy ten garnitur, ekwipunek przy sobie? Jest. O. A nie mogła to być sukienka? Musi to być taki zestaw. Nie podoba mi się. Fixer. Jack Frost. Nie to, żebym miała jakieś coś na ubrania w tej grze, ale skoro tu można tyle ubrań wybierać, to ja bym jednak szła w sukienki. Coś tu jeszcze u was? Jeszcze tu kiedyś wrócę po prostu. Nie, windzie nie będziemy szli, wyjdziemy sobie. No. Dobra, jedźmy. Czemu się nie przebrałeś? Jak tam, gotowa? No jasne. No jaha. O, jaka muzyka. Jackie? No. O, się przebierał za samochodem, ładnie. On wygląda fajnie. Witam w limuzynie sieci Delamain. Państwa problemy zostają za drzwiami pojazdu. Żebyś wiedział, skurwysynu. Nie widzę powodów, aby używać inwektyw. Ta? A pamiętasz, jak cię chciałem wynająć na wieczór kawalerski kuzyna? Niestety, nie przyjmujemy takich zleceń. 3 miesiące zbierania szmalu. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Do uruchomienia usługi niezbędna jest weryfikacja tożsamości. Proszę podpiąć łącze osobiste. Dziękuję. Aktywuję usługę Excelsior. Excelsior? No, coraz lepiej. Czym się tak ekscytujesz? Zaraz ci pokażę. No to pokaż. Delamain, tryb bojowy. Przykro mi, ale nie są państwo w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No trudno. O. Ale jak coś, to rozjedzie każdego, kto nam stanie na drodze. Co jeszcze mamy w pakiecie? Pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz pokrycie kosztów pogrzebu w przypadku śmierci na pokładzie pojazdu. Pogrzebu? Grubo. I to legalne? Oczywiście. Jak cała druga poprawka. Pozwolę sobie nie komentować systemu prawnego Night City. Legalne to chyba o ten tryb bojowy chodziło, dokładnie. Dex na nas nie oszczędza. No to już wiemy, na co idzie jego część. Excelsior. Właśnie tak się wjeżdża do pierwszej ligi. To dla ciebie naprawdę aż takie ważne? Co? Dexter tak tanio cię kupił. Garnitur, samochód. Wydaje mi się, że trochę nad sobą tracisz kontrolę. Tak, jasne. A mnie się wydaje, że masz jakiś problem. Może tak? Jackie. Jedziemy na poważną akcję, a ty zachowujesz się, jakby to była impreza. Zbliżamy się. Serio? Do celu. Tak o mnie myślisz? To ty musisz coś zrozumieć. Całe życie spędziłem w tym gównie. Nie wracam tam. No rozumiem. A jakaś opcja dialogowa, która byłaby bardziej pode mnie? Hej, wszystko w porządku? Chyba już tak. Zaraz będziemy w Konpeki. Ustawiłam nam szyfrowane połączenie, żeby móc was nawigować na miejscu. Zadzwoń teraz do Jackiego. Zobaczymy, czy synchronizacja działa. I jak? Coś mi szumi. Mów do mnie. Największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności. Że co? Arystoteles, rozumiem, że mnie słyszysz. Teraz ta. Uwielbiam, jak mi szepczesz Arystotelesa do ucha. Jakbyś jeszcze coś z niego rozumiał. A ty, Vi, słyszysz? O, tak. Też to uwielbiam. Pieprzcie się. Piąteczka. Wygląda na to, że wszystko działa. Pewnie, że działa. Jesteśmy w kontakcie.
Dziękuję za wybór sieci Telemain. Będę na Państwa czekać w podziemnym garażu. No to się zaczęło. To co, wysiadamy? Zostaw broń. Chodź, Hanna. Hanna. Night City, mówi Josh Kaborkin, jak zawsze. Czekaj, wezmę Flatheada. Jasne, ja się tu tylko porozglądam, bo tu chyba... Wow, jakie wielkie. To idziemy. Ło, jak tu jest ciekawie. Chyba nie możemy szybciej iść. Rezerwacja jest na ciebie, Jackie. Macie spotkanie z Hajime Takim z działu technologii wojskowych. Papiery są na Flatheada. Pamiętam. Okej. Ło, skanery. Witamy w Konpeki Plaza. Proszę pojedynczo. A jak wejdę drugim? Jasne. O, zamknęli. Mamy problem. Mogą państwo wyjaśnić, dlaczego wnosicie na teren hotelu technologię wojskową? Jesteśmy handlarzami bronią. Słucham? Ach, państwo na spotkanie z panem Takim. Najmocniej przepraszam za zamieszanie. Mogę? Kontrola zajmie tylko chwilę. Ohoho, gorzej niż po alkoholu w barze. Proszę bardzo. A, dziękuję. Witamy w Konpeki Plaza. Witamy. Chcemy się zameldować. Oczywiście. Rezerwacja była na nazwisko... Victorino. Pokój dla dwóch osób, jedna doba. Zgadza się. Doskonale. Powiadomię pana Takiego o państwa przybyciu. Nie! Cholera. Tego nie było w planie. Wi, zagadaj ją. To nie będzie konieczne. Najpierw się odświeżymy, wtedy sami damy mu znać. Ale przecież pan Taki oczekuje. Seniorita, jesteśmy wykończeni po podróży. 18 godzin z Nowej Barcelony. I jeszcze ten postój na Metaki, bo jakiś cyberpsychol wysadził się w terminalu. Ta, koszmar. Oczywiście, rozumiem. Pokój Lapis Lazuli, 42 piętro. Jeszcze tylko drobiazg. Proszę aktywować swój chip SID. No, to ty, Hanna. Wszystko się zgadza. Życzę przyjemnego pobytu. Dziękujemy. Dziękujemy. No to chodźmy. Prowadź. W sumie muszę iść za nim, żeby wiedzieć, gdzie. Nowa Barcelona? Naprawdę? Jestem mistrzem improwizacji. No właśnie. Jak tu i jest? Co ty na to? Fajnie. Hanna? Hmm? Przyjemny hotelik. Nie to, co na targach w Zurychu. Jackie, skończ się wygłupiać. No co? Wchodzę w rolę. No właśnie. A gdzie teraz, mój drogi? Jak ten bar tutaj może? O, świetnie, fajnie, to idziemy w tą stronę. O, kamery. Bar też niczego sobie. Witamy w Konpeki Plaza. W dni powszednie nie obowiązuje rezerwacja. Można zająć dowolny stolik. Albo miejsce przy barze. Może kiedyś zabiorę tu Misty, jak już domkniemy ten kontrakt. A ja tam zajrzę na chwilę. Wiesz co? Z tą walizką czuję się jak cholerny akwizytor. Nawet wyglądasz trochę. Idę na górę. Dobra. Embargo? Ta chuj mi obchodzi embargo. Trzymam właśnie w garażu... Nas embargo zazwyczaj dosyć mocno interesuje. O, dziewczyny. Farida... あなたは、カジマ先生ですか?
人間の感情がもっと豊かな作品を作ろうと思ってね。例えば嬉しいけど物悲しいとか、落ち着いてるけど何か不安を感じるとか、そういう感覚ってあるでしょ。僕はリアルを感じてもらいたいんだよ。もちろん現実には体験できない物語を通してね。Kojima 先生です。 OK、 私は、no dobra, Hana des. Yoroshiku onegai shimasu. Hey. Atarashii kikaku no offer? Porozmawiajmy może, co? Hey. Hai. Nan desu? Autograf bym chciała na płycie z Death Stranding. Hey. Ah, sumimasen. Ima jikan nai nde. Ale ja mam, zostań, no po... rozmawiaj. Hey. Boku no sakuin shitteru no? No? Ej. Atarashii kikaku no offer? No weź... Gears i ten... I Death Stranding. Hideo-san? Ej. A, sumimasen. Ima jikan nai nde. Masz czas, siedzisz w barze. Ej. Boku no sakuin shitteru no? Ja. Okej, wrócę później. No dobra. Jenny. Idziemy dalej. A kiedy mówię, że polecą głowy, to mam na myśli dosłownie. Chyba wystarczy na dziś. Niepokoi pan pozostałych klientów. Świetnie! Ich też to dotyczy. To wpłynie na nas wszystkich. Właściwie co? Co wpłynie na wszystkich? A wiesz, jak wygląda posłaniec złych wiadomości? 100 tysięcy ton wyborności. 1200 stóp długości. Napęd atomowy i właśnie stoi w zatoce. Wieloryb. Hanako Arasaka wybrała się na pierdoloną wycieczkę. Poważna sprawa. Jeszcze nie wiemy jak bardzo. A jak już się dowiemy, to będzie za późno. Pieprzyć to. Idę się położyć. Okej. Okay. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale złociutki. Cukiereczku? O, cukiereczku! Zawsze jesteś taki bezpośredni? Wyssałem to z mlekiem matki. Okej. Okay. 50% białka, 50% wysokooktanowego paliwa. Nosiła wiatr we włosach, że tak to ujmę. Należała do Aldecaldos, zanim spadły bomby. Jej ostatnie słowa? Bądź sobą, Dawid. Dokądkolwiek pojedziesz. Na razie zaparkowałem tutaj. Jestem sobą. Ciekawa historia. Szkoda, że zmyślona. Każdy ma taką. Ty też, cukiereczku. Podać coś? Może wodę? Może kawę? Zobaczmy, co w karcie. Oczywiście. Coffee, coffee, coffee. Coffee. Milkshake, sopoko. Sake. O, jest kawka. O, jak tak, to jest bezkafeinowa. Dyszkę, dobra. Reszta się troszkę bardziej ceni, ale nie jest aż tak źle. Dychę za kawę, może być. Jedno. Ale mogłaby powiedzieć, kawę proszę i dawaj tu takim w luksusie ten kubek jednorazowy. O, domo arigato. O. Bul, bul. Jesteś stąd? No. A nie wyglądam? Jakby co, to ci się walizka otwarła. Widzicie, jak łatwo się rozglądać i szukać rzeczy. Można trafić na naprawdę fajne smaczki. Chociaż założę się, że będzie tu parę smaczków, których sama nie będę w stanie rozpoznać, ponieważ nie znam wszystkich. No ale Hideo Kojima siedzący tam. Może teraz ma czas porozmawiać? Kawę kupiłam, chcesz? Ej. A teraz jej kikaku na upa? Nie.
Autograf na Death Stranding chciałam, mam zafoliowany. No. Tam jest, a jakbym poszła tam. Nie wiem, czy pozwolą nam tu kiedyś jeszcze wrócić, dlatego chętnie pójdę sobie gdzieś w tą stronę. O. Tu ma się błyszczeć, tak? Żeby można. Siema. Okej. Okay. Klientka ma ochotę wpuścić psy do basenu. Nie dziwisz się, nie gapisz, nie zawracasz mi dupy. Klient ma ochotę zrobić. No, co miał ochotę zrobić? Przerwaliśmy. Hej. No dobra, zobaczmy, co tu jeszcze oferują. Zakładam, że biegać po takim miejscu to nam za bardzo nie wolno. No, nie da się. Chodzimy po zen, zostawiamy ślady na piachu. O. O. Miss opportunity. No dobra. Dokument DNA. Wiecie co? Ja już testowałam sobie po trochu Death Stranding, tak. Cyberpunka na komputerze. Muszę go jeszcze tam zoptymalizować, ustawić wszystko, żeby ładnie to wyglądało, a klatki nie ucieka. Mogę tu wejść? Przykro mi, ale tu mogą przebywać tylko osoby z obsługi. Okej, okej. Tak, tylko sprawdzam. Testowałam sobie, więc w pierwszej misji tam chodziłam po tych budynkach i wszystkim. Tam było sporo rzeczy do podniesienia, ale z jakiegoś powodu gra nie chciała mi pozwolić podnieść nalepek, właśnie takich badań DNA i dokumentów. Nie wiem, dlaczego tak się złożyło. Leżały, była ikonka, że jest produkt do podniesienia. Wiecie, ten kwadracik taki fajny. Sześcian właściwie, czy co to jest, ten cube. Ale nie pozwoliło mi to absolutnie wziąć, podnieść. W ogóle się nie pojawiała opcja do podniesienia. Więc jestem ciekawa, co tam będzie. Ale no, wezwałam no właśnie. O, tu pewnie mogliśmy jechać z Jackiem, gdybym nie weszła do tego. Wow! To jest 42 piętro, czy po prostu numer taki? Jeszcze ciekawe, czy to wjeżdża prosto w apartament? Czy na korytarz? Bo to jest fajna opcja. Tu jest jeszcze sporo rzeczy. Siema. No wreszcie, jesteś. No jestem. Co, miałeś czekać w pokoju? Tam, poczekaj, no zobacz, ile tu jest rzeczy do zobaczenia. Nie wiem, czy tędy wolno było zejść, czy nie, ale zeszłam. Jakie widoki na... O, ale by to wyglądało na komputerze fajnie pewnie. Ej, ładnie tu. O! To wygląda jak płachta. Ujo, lepiej tam nie spaść. Well, aha. Chodźmy. Idziemy? Myślę, że zakończymy sobie odcinek zaraz przed wejściem do pokoju, żeby się nam nie striggerowało tam coś. Poczekaj, nie wchodź tam jeszcze, tu jeszcze się przejdę. Walizka, w której pewnie coś jest. Ojej, tutaj też można się jeszcze przejść. Jakie salony, jak tu jest ładnie. Kawę ktoś zostawił. Jakie śmieciarze. O, hej. Czekam na kogoś. Ale to właśnie przybyłem. Watashi wa kita! Nie słucham. Aż cię zbadam. Możemy się pobawić w doktora. Cywil. Cywil w takim miejscu? No, o, wow, jaki apartamentowca. Cywil w takim miejscu? No dobrze. Tutaj w tym pięknym widokiem zakończymy sobie odcinek, a w następnym rozpoczniemy pewnie akcję. Nie będę podchodzić do naszego pokoju lapis lazuli, żeby nam się nie striggerowało. Także tu wam podziękuję i widzimy się w kolejnym. Chyba jeszcze na konsoli, żeby nie przerwać akcji. Także dziękuję wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć.